Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite na moim kanale, ludzie, i dzisiaj polecimy sobie na taką jakby odludnioną trochę miejscówę i mamy tu jednak jakiegoś gościa. To nie jest tak odludniona miejscówka, fuck! Tym kilofem nie zmontował tutaj jeszcze, dobra, leży. Dwa razy mnie trafił, 20 HP mi stracił, ale dobra, udało się jednego zmontować na starcie, więc widać, że gra nam się tutaj w miarę nieźle zaczyna. Pasuje zejście jakoś tam na dół. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś zejście spokojne z tego czegoś. I pójdziemy sobie na te składziki kogoś tam zmontować, bo wiem, że są przeciwnicy. Jeszcze tej amunicji za dużo nie mam. Dobra, próbujemy, pyk. Wiem, że jakoś tak się schodzi. Te drzewo sobie zetnę, żeby mieć materiały. Dobra, bierzemy się za kolejne schodzenie, pyk. Pyk, dobra. Już delikatnie zjadę. Jest gość z przodu. A nie mam amunicji, żeby do niego podbijać, tak na lajcie. Dlatego na blisko go mogę śmignąć. Na daleko nie mam podjazdu żadnego. Dobra, budujemy tutaj schody. Do niego, on jest gdzieś tutaj. Pyk. Dobra, dwóch zmontowanych, ale bobki bez kitu. Czego ten gość tej skrzyni nie otworzył? Chyba materiałów nie miał, żeby wyjść na górę i ją otworzyć. Więc dobra, pyk. Kolejny kałach, kolejna amunicja do kałacha. Ale nic poza tym. Też mnie ten typ dwa razy trafił z tego killoffa, więc... Jeden killoff, drugi killoff i obijają nas powoli, dobra. Po ten składzik, czy się opłaca podchodzić, czy się nie opłaca? Teraz to ja nie mam pojęcia, ludzie, powiem wam szczerze, bo... Bo tam ktoś może być naprawdę nieźle uzbrojony, ale tu mam... Średnie te itemy, naprawdę. Ale spróbować w sumie zawsze można, najwyżej... Polecimy sobie z kolejną gierką. Więc pyk, ładujemy giwerę. No i próbujemy tutaj coś kminić. Jest tam jeden typ, już go widziałem lekko. Ale mocno schowany. I czy się go uda zmontować? Ma snajperkę, dobra, bierzemy pompę. Schowam się tutaj. Jezu, jakiego ma skina fajnego. No i zmontowany, trzy strzały i zmontowany. Oj kolego, skin ci tej gierki teraz nie wygrał. To biorę. To biorę, amunicję oczywiście biorę. Ten soczek sobie wypiję. Następnie idzie, o fuck. No, padaj no rzecz, dobra, leży. Ten soczek sobie wypiję na szybko. Bo HP ucieka powoli, no. Biją ludzie z każdej strony. Cztery fragi mamy już tutaj przywitane, więc agresorka siedzi póki co dobrze. Ten zmontowany, bierzemy tutaj kolejne itemy. Zielona MK jest słabsza od niebieskiej chyba, z tego co wiem. To sobie podniesiemy wszystko, co było, co nam jest potrzebne. Kevika użyję. Jednego chociaż, do tych bandaży to nie mogę użyć, ale... Czuję, że życie mi się zdąży odnowić, dobra. Strefkę tutaj mamy, więc jest spoko. Snajperka 7 ammo, z tej snajpery jak trafię w łeb, to powinienem zabić na strzała. Z tego co wiem, ale sobie tak przerzucę te bronie jeszcze, dobra. Wychodzimy na górę, spróbuję, ludzie, też w najbliższej przyszłości zagrać sobie w Fortnite'a na padzie, jak i też w PUBG'a na padzie. I zobaczę, jak te gierki się będzie grało na komputery. Kolejna ta AWP, ale ona jest niebieska, tę mam mocniejszą. Amunicja mi się przyda. Całkiem spoko, apteczka niech będzie, 91 HP, nie opłaca się jej używać. Bo te 10 HP to nie jest też tak strasznie dużo. A apteczka zawsze całkiem spoko, tam coś złotego mamy. Ty wszystko kupuję. Jest złoty pistolet. No, złoty pistolet. Może sobie leżeć. To mnie na razie nie interesuje. Gdyby tam był złoty skar, no to było coś pięknego. Z tymi skokami coś zmienili tutaj. Kiedyś można było skakać cały czas, teraz patrzcie. Raz skoczę, drugi raz skoczę, trzeci. I coraz niżej już nie możemy podskakiwać. Jakby się tam stamina kończyła. Nie wiem, czy kiedyś też tak było, czy teraz to zmienili w najbliższym czasie. Nie mam pojęcia, tam jest ten zrzut. Zrzutu to ja nie chcę na razie. Chyba, że gdzieś bliżej by wylądował. Bo te zrzuty są przeważnie obstawione mocno. Tutaj czysto. Podchodzimy sobie pod słonę strzechy. Tutaj też ludzie byli. Widać to, bo jest mocno budowane tutaj i mocno też montowane dachy. Dlatego ja się stąd ulatniam. No nic, idziemy w stronę zrzutu, może tam coś będzie. Oj, zbijają ten zrzut, jak widzicie tutaj HP ucieka. Ktoś chce go szybciej zrzucić na ziemię. No i go podnieść, ale jak to tam będzie? No nie wiadomo, wiemy, że ktoś jest na pewno pod zrzutem i to...
Z mega daleka widać. Nie wiem, czy się opłaca strzelać w te zrzuty, jeżeli widzimy, że te HP ucieka na nim. Trzeba będzie to kiedyś przetestować. Drewno, mam 450 materiałów, mam mega dużo. Udało się tego nazbierać trochę z tych gości, co zabiłem. Dobra, tutaj amunicja. Podnosimy. Do tej MK mam 67, więc to nie jest najwięcej, jeżeli chodzi o te strzelanie się, bo jak goście się dobrze będą budować, no to tej amunicji zabraknie. Prędzej czy później tego ammo braknie i no trzeba pozbierać jeszcze trochę. Pyk. Schody na górę, tu chyba będzie skrzynka jakaś, ta ammo do pompy się podniosło. Dobra. Skrzyneczka jest pod nami, z tego co słyszę. Nawet dwie, patrzcie tutaj jaki rarytas. Pyk, jedna skrzynka, jest amunicja do pompy, druga skrzynka. A nic ciekawego, tej bombki nie lubię. Nie mogę z tego korzystać, Maty mnie uczył, to już mówiłem wam kiedyś, ale nie mam pojęcia jak tym się gra jeszcze. Trzeba więcej pograć, żeby to ogarnąć, to sobie rozwalę. Dobra, drzewo też się przyda. Wchodzimy do garażu. Jest kolejna skrzynka złota. O, pompa niebieska. Elegancka, biorę ją. Ona jest mega mocna. To też zwijam. I tu mamy skrzyneczkę. Gdzie ona jest? Na piętrze chyba, dobra. To pyk. Jest ta skrzynka, dobra. Kolejna snajperka. A tych snajperek poleciało trochę. Ale ta moja jest mocniejsza. Dobra, rozwalę ten dach. Gdzieś drop leci kolejny. Bo go słyszałem, ale na razie tego nie widać, no. Gdzieś na spokojnie. Cztery fragi w ogóle już mam zrobione, więc to nie jest mało. Tego się nie spodziewałem. W sumie takich gości biłem bez broni. Ale wiecie, zawsze to cztery fragi, więc... Bez broni. Dwóch bez broni, dwóch to było jakichś takich... oporowych graczy ze skinami, no ale nie udało im się. Z tej snajperki, chciałbym w końcu kiedyś takiego heada strzelić, żeby na strzała zabić. Jeszcze nigdy mi się nie udało. Dzisiaj tych headzików troszkę postrzelałem ze snajpery, ale nie zabijałem. Gdzieś brałem 190 nawet, raz mi się udało gościowi zdjąć i go nie zabiłem, więc to jest taki trochę unluck. Ale może kiedyś się w końcu uda kogoś ubić, jak kolejna strefa, no kawałek do niej mamy. Ale chciałbym też coś zwrócić jeszcze, jakiegoś kewika podnieść. Tu w piwnicach lubią się skrzynki respić. Dobra, skrzyni nie widać. A tam jest amunicją. Z amunicją fajna, ale... Tutaj mamy na górze chyba skrzynkę. Bo słyszę coraz głośniej. Tam jest aż na dachu, o Jezu, jakie tam wejście ciężkie jest. Pyk, mamy skrzyneczkę. MK zielona, dobra, ale amunicja jest. Na tym mi trochę zależało. Zielona meczka. Tu mamy bandaże. Bandaże też zbieram. Bo życie jest ważne. Jeszcze ten budynek sobie obadam i powoli zabijam się do strefy, bo... No, nie powiem, że kawałek do niej mamy. Tutaj ktoś tak lucił na szybkości. O, kolejny zrzut jest tutaj przed nami. Już strzelali do niego. 704 HP ma. Więc wiem, że ktoś stąd będzie nam szedł, więc muszę tutaj uważać, sobie punkt zaznaczę. Na ten zrzut trzeba będzie tutaj luknąć lekko. Pyk. Dobra, pyk. To sobie rozwalę, materiały się przydadzą. Zaczynam budować tej gierce, bo tutaj bez budowania zauważyłem, że nie idzie nic zrobić. Chociaż kiedyś spróbuję sobie kliknąć taką gierkę, że w ogóle nie będę używał budowania, odbinduję te klawisze i zobaczę, jak się wtedy będzie grało. W sumie ja i tak mało buduję tutaj, ale... Fajnie by było sobie zagrać. Coś takiego. Bandaże mamy pełen tutaj stan. Apteczka tylko jedna, nie chcę jej na razie używać. Fajnie by było podnieść tutaj kewik jeszcze jeden. Żeby sobie na maksa to odnowić, bo póki co, no z takim stanem, jak teraz mamy życia, to jesteśmy na strzała cały czas. Tutaj cały czas jesteśmy na bombę, więc... No trzeba uważać, trzeba uważać. Mega fajnie mi się gra z tym portem, ale nie widzę tutaj na razie tego nigdzie. W tych ciężarówkach lubią się itemy respić. Sobie może... O, ale goś z granatnika sadzi mi na plecy. Taki z ciebie cwaniak, typie? Tutaj nakumam do ściany, fakt dawno nie grałem.
Lekko zaplątałem. Teraz schody tutaj na górę. Jezu. Co za rakowisko. Pyk. Pyk. Dobra, udało się go zmontować, ale ledwo co? Bez kity, to było z fartem. Ja go mega tutaj nie trafiłem, jak go mogłem trafić z tej pompy. Jednak nie wiem, czy tamta pompa nie jest lepsza od tej. Z tamtej można szybko strzelać, ta pompa jest mega wolna. Bym się na niej w tym momencie przejechał, dobra. To mam, zostawiam. Nie wiem, czy to nie jest ten typ, co zrzut podniósł. Jestem granatnikiem tej pru. Dobra, zmontowany. Kewiki by się przydały, w ogóle nie mam kevlara żadnego. Fak, zrzut już leci. Nie zrzut, tylko... Jak on się nazywa? Strefa. O, fuck. Coś wyrzuciłem, MK wyrzuciłem sobie. Ale udało się gościa zdjąć, dobra. Na farcie, tą pompę sobie podmienię, to też wezmę. To biorę, o, beczułka za te trzy bandaże, pyk. MK niebieska. Za te bandaże, dobra, ognisko biorę, snajpera jest. Pułapki też. Dobra, dzidujemy do strefy. Ale goś heada wyrwał, w końcu mi się z tej snajperki udało strzelić. Żeby kogoś zmontować, tą beczułkę daję tutaj. Fak, mogłem wybiec. O Jezu, kolejny strzela. Tutaj jest na blisko. Nie chcę tego! Ale się zaplątałem. Wypad! Typie. Ale to zwaliłem się, zaplątałem w broniach. Ludzie, to jest szczęście amatora. To jest nieszczęście amatora raczej. No ale ten był na pełno, na pełni tutaj załadowany. No, dwa fragi miał tylko, ja miałem sześć. Dobra, widzimy się zaraz w kolejnej gierce. Jeszcze sobie zagramy, zobaczymy jak nam pójdzie. No ta gierka nie była zła, ale troszkę zabrakło. O, jak dobrze wyląduje, to będzie git. Jak źle, to będę w dupie. Fak, leci gość. Tu są trzy skrzynki aż. Więc dobra, bierzemy się za otwieranie. Jedna. Podnosimy MK. Tu jest gość. Ma zero już. Serio, on się zabiła mi nie da fraga? No nie, co za typ. Dobra. To sobie od razu użyję. No straciłem amunicję, go się zabił mi nie dał fraga. No co za jeleń. Dobra, ładujemy tutaj amo. Chociaż troszkę. Pyk, pyk. Raczej HP ładuję, nie amo. No ten park, czy się opłaca jeszcze iść? Nie wiem. No opłaca się w sumie, tylko... Jeszcze tam dobrze... O, w dupę. Troszkę źle to wybudowałem, ale... Ale żyję. Myślałem, że się zabiję tutaj na tym. Tutaj czysto, tutaj na dół schodzę jeszcze, pyk. Po tej ściance sobie mogę zjechać, bo ona nie jest stroma za bardzo. Zapomniałem, że się same materiały teraz zmieniają, kiedyś się nie zmieniały, teraz się zmieniają. Jest pompka, no chyba ta pompa jest jednak mocniejsza. Od tamtej, tamta wolno strzela, z tej można przynajmniej szybko postrzelać. I tutaj gościa łatwiej zdjąć jest. Takie mam tutaj przynajmniej zdanie o tym. Chociaż tamta pompa podobno większe obrażenia zadaje, no. Nie wiem. Trudno wyczuć. Mamy teraz jakąś bazuczkę. Z tej bazuczki jak dobrze trafimy, to idzie gościa zabić na strzała nawet. Więc też to nie jest złe. No i wchodzimy tutaj. Wchodzimy w te budynki. Jest typ na dachu. Jest typ na dachu, więc tam była akcja lutacja. Fajnie by było go odstrzelić, tylko ja mam mało amunicji strasznie. To trzeba mądrze zagrać. Zagrać, pyk. Biega w tym budynku cały czas. No najlepiej z pompy podejść i go z pompy odstrzelić, ale... Czy on się tutaj ustawi? Dobra, idę. Idziemy. Nie wiem, czy mnie widział. Dobra, jeszcze nie widział. Ale pyk! Pyk! Zero ma typ, zero ma typ. Dobra, leży. Też mi zero zostały, 22 HP tylko mam. MK biorę. Kewiki biorę, amunicję biorę, bandaże za granaty biorę. Wbijam tutaj do budynku, do jakiejś łazienki, idę się leczyć. Dobra. Bandażyki po kolei, no w każdym meczu jakiegoś fraga zdobędę, ale... Jak widzicie, no... Nie jest lekko, wszystko tak na farcie. Gdybym nie podniósł tej beczki tam na górze, to bym miał dętkę. Gdybym ten wolniej od tego typa wylądował, miałbym dętkę. Ale jednak jakieś te gry mi się dzisiaj tak w miarę układają. Że mogę pofragować, no aimowo mocno. Mocno tutaj aimowo dzisiaj się czuję. Ale jak będzie,
tych gierkach, to ja nie mam pojęcia. Dobra, tutaj czysto, idziemy na drzewo. Jedno, drugie. Aj, spadłem bez sensu. Tu sobie jeszcze poludzić można troszkę. Mam nadzieję, że ktoś się nawinie zaraz. Tutaj powinno być więcej ludzi. Okej, ten soczek sobie wypije, życie nam się do setki odnowi. Idziemy na górę. Tutaj, czysto. Tutaj, jest skrzynka złota, elegancko. Jest granacik. Dobra. Teraz tutaj. To rozwalamy. Ops. To się buduje koło nas. Słyszałem, że jak ktoś się buduje, chyba że to moje rzeczy. Kevika dużego wypija, żeby się odnowić na maksa. Mamy stóweczki. Kałacha nie chcę, ta pompka niech będzie, dobra. Nie wiem, czy gdzieś gościa nie mam, no. Słyszałem, jak ktoś się budował, rozwalamy ścianę. W miarę czysto. Dobra, samolot powinien ruszać powoli. Zrzutu nie widzę, niech ktoś z niego strzeli. Wiem, że gdzieś niedaleko to i leci. O, jest gość w budynku przede mną. Jest bazuka, ale mu pociągnę tam z bazuki. Pyk. Dobra. Dostał czy nie dostał? Trudno wyczuć, ale bierzemy pompę i go podjeżdżamy. Gdzieś na górze jest. Pyk, raz. Drugi. Leży. Jest chyba jeszcze jeden. Jeszcze jeden typ robi podjazd. Nie mam jak go zbejtować. Kewiki podnoszę. Bazukę sobie załaduję. Pompka naładowana. No snajperka też fajna rzecz, ale... Mam tu na dachu gościa. Zwalę ten dach. Wie gdzie ja jestem. Dobra. Zero ma, nice, wyklikany, trzeci kill na moim koncie. Dużego Kevika sobie wezmę, ale to zaraz, dwa duże Kevy miał w ogóle. Z eleganckie, jesteśmy ustawieni w miarę. Pyk, leczonko, no ta pompa jest lepsza. Zdecydowanie ta pompa jest chyba lepsza. Jeżeli miałbym jeszcze jakiś mocniejszy kolor jej, to mógłbym tutaj poklikać. Dobra, Kevy biorę. Nic nie wyrzucam, no, wszystko muszę mieć. Wolę grać z pompą niż z tą snajperą. Kevy muszę mieć, bandaże, no muszę też mieć. Mały kewik zostaje. Soczek też by się przydał, fuck. Dobra, wyrzucam bazukę za soczek. W sumie soczek sobie wypije, niech się ładuje, nie wiem jak on tam działa. I wezmę snajpera. Czuję, że ze snajperki częściej będę korzystał niż z tej bazuki. I coś jeszcze ustrzelę. Chociaż wiem, że za chwilę możecie mnie objechać w komentarzach, że uuu, najgorzej zagrałeś, jak tak można zrobić. No, no, nie wiem ludzie, uczę się gry. Trzeba próbować wszystkiego, póki co. Myślę, że taki zestawik będzie dla mnie całkiem niezły. Tam ktoś jest? Tam jest lama. O, lamkę sobie idziemy otworzyć. Lamka jest elegancka, tam naprawdę fajne rzeczy z niej lecą. Myślałem, że ktoś się buduje, a to stadion powstał. Dobra, czy te lamy się tak respią w randomowych miejscach, czy one są... Czy one się są od samego początku? Tak zawsze mnie to zastanawia, bo... Czuję, że w takim miejscu lamy nikt nie podniósł, to by było dziwne trochę. Ale dobra, pyk. To rozdupcone. I lecimy. Jeszcze nigdy nie wygrałem w Fortnite gierki solo, więc... Fajnie by było coś takiego trzasnąć w końcu. Lamy się chwilę otwiera, ale jest naprawdę niezła. Bo z tej lamy mamy miliony materiałów i wszystkiego. No i psztryk, lama wybuchła. Launchpad. Apteczka, no apteczka lepsza niż te 11 bandaży. Kolejny kewik. No i dobra, jesteśmy w miarę ustawieni, materiałów mam naprawdę dużo. Mógłbym jakieś bazy budować. Tylko żebym wiedział jak to się robi. To by było elegancko. Co mi tą górkę bym mógł przejąć? Spróbuję na nią podbić.
Sztryk. Sobie na niej jakoś bazę małą wybuduję. Jak nigdy nie budowałem, spróbuję teraz sobie jakoś bazę małą wybudować i z niej postrzelać, więc tak, pyk. Pyk, ścianki dookoła. Tutaj robię drzwi. Sztryk. I teraz schody jedne. Ścianki dookoła. Pyk. Schody drugie. Ścianki dookoła. Pyk. I schody trzecie sobie jeszcze zrobię. Wiem, że te schody się jakoś rozwaja fajnie. G. Już tak to działa. Pyk, pyk, pyk. Dobra. A na tych schodach co jestem chyba nie można tego zrobić. Dobra, to idziemy na górę. Te na dole są rozwalone. Dobra, jest git. I teraz tutaj sobie stoję. Mamy jakąś w miarę bazę taką do góry pociągniętą. I się możemy delikatnie wychylać. Pyk, zrobię sobie coś takiego jeszcze. To jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne, to wypad z tym. Leci zrzut. Gdzie? 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 Tutaj niedaleko. Ja w niego strzelę z raz. Gdzie jest snajpera? Pyk. Dobra, będziemy widzieć, gdzie on jest. Mam się życie na nim pojawia. No i ludzie, chwilę kampimy. Kampimy i może kogoś się uda namierzyć. Tam czysto, tam czysto. Te ścianki boczne nie wiem po co robiłem, ale dobra. Patrzcie, tych schodów teraz rozwalić się nie da tutaj, jak już się jest. A G. Dobra, nie wiem jak to działa. Coś jest zdupcone. Rzuci kawałek od nas jest. Nie chcę tej bazy opuścić. To taką mini wieżyczkę zrobiłem. I czuję, że ona jest całkiem spoko. Zrzut też jest tak niedaleko, więc fajnie by było go zwinąć sobie. Tylko też nie ma co szaleć za bardzo. Słuchaj, ja mam bicie na ten zrzut. Patrzcie, jak ktoś tutaj podejdzie, to będę mógł zestrzelić sobie takiego typka. Więc jest też nieźle. Czysto, 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 czysto. O, jest gość, jest budowniczy. Pyk. Nie trafiłem oczywiście. Dobra. On też się wybudował w tym momencie. No i patrzcie, to jest jeden strzał i od razu jakiś budynek powstaje. I jak ktoś ogarnia dobrze te budowanie, to jest w stanie wygrać gierkę, nie? Ja czuję, że nie mogę wygrać gry, bo nie umiem budować i to jest największy minus tutaj w moim skillu. Dobra, pyk. Mierzymy tam. Stoi gość za drzewem centralnie. Tutaj widziałem, tam czysto. O! Idzie dalej do góry. Patrzcie, w tym momencie ma większą budowlę niż moja. Nie wiem jak to rozwalić. Miałbym tą bazukę, może by się dało to zestrzelić jakoś. A tak jest problem. I on we mnie trafi zaraz. Już ładnie przymierzył. O nie, ja się z tym typem nie strzelam. Wypad. Wypaduwa, schody rozwalamy, ja stąd uciekam. Do strefy, bo ten gość mnie za chwilę tutaj zmontuje. Jak te drzwi się otwiera? O Jezu, nie. Dobra. To w miarę udało otworzyć. Ale... ale był problem. No i czego mi to się nie wybudowało pod nogami? No co jest grane? Dwa zrzuty są, patrzcie, tam jest jeden, tam jest drugi. Który by tu wziął? Nie mam pojęcia. Ale te zrzuty są w niezłych miejscówkach. Ten jeden sobie zgarnę, chyba że ktoś mi schody przykosi. To będzie lekko przypał. Spróbuję wybudować na górę. Dobra, idziemy. O Jezu. No te schody się tak dziwnie budują. Pyk.
się robi jakoś? Czekajcie, ja się za chwilę tutaj wyłożę. Czuję, że ktoś mnie skosi na tym zrzucie. Bo albo coś źle wybuduję, albo coś nie trafię. Dobra, udało się. Udało się dobiec tutaj na górę. Otwieramy zrzut. Jest złota rakietnica. O fuck, jest też przeciwnik. Pompa, pompa, pompa. Raz, drugi, trzeci. Tam jest jeszcze jeden koleś. O, ty w dupę. Snajpera. Jezu, jaka akcja. O, Meksyk. Ja go muszę trafić z tej snajperki. No, nie mam szans. Dalej 4 fragi i 5 miejsce. No drugi raz to samo, ludzie. Jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Piszcie mi jakieś porady, no i trzymajcie się do następnego. Cześć wam!